No i ta bomba wypadła pod ustem, więc teraz to już się muszą jeszcze podnieść bombę. Mają 40 sekund do końca. Dopiero wtedy będą atakować. Ich rywale oczywiście ustawieni na midzie we trójkę. Teraz będą starać się tę bombę teraz się odbijać. Podsadzone Furia na górę, od dołu atakuje Solar. No i czy to odbicie się uda podać o flash, ale ten też nieudany. Solar nie ze Scottiem i udaje się na midzie, ale jeszcze wyje ze Solar. Jeden, drugi. Brakło mu amunicji. Też brakuje amunicji Disławowi. Zostaje tylko Avent. Jeden na dwóch. Czy on ugra w takiej sytuacji bardzo ciężką rundę. Widzimy, że ma CZ, ma Mołotowa, dwa flesze, no zaraz bombsite zostanie opanowany, zaraz bomba, co najważniejsze, zostanie podłożona. Ona jednak tylko na standardzie, więc nie wiem, dlaczego Solar nie podłożył tej bomby w lepszym miejscu. Teraz gracze Tero mają utrudnione zadanie. Ich rywal będzie podjeżdżał od strony respa CT. No i Solar nie daje sobie rady z przeciwnikiem. Kamo również mocno bity. No i na jednym magazynku Aven zabił dwóch rywali. Zaraz wskoczy wreszcie do tego BS-a, rozbroi bombę i wygrywa właśnie tę sytuację. 1 na 2. To będzie 14 punkt dla Stot. Za chwilę mogą być nawet jeszcze dogrywki z tym spotkaniem.